meczu kończącym rozgrywki rundy jesiennej piłkarskiej czwartej pomorskiej ligi Gryf Słupsk zwyciężył 4-0 z Pogonią Lęborg. Był to prawdziwie derbowy pojedynek, rywale z zamiedzy i widowiskowy futbol. Pierwsza połowa meczu niezwykle wyrównana, jednak to piłkarze Gryfa postawili przysłowiową kropkę nad i, kończąc pierwszą część gry prowadzeniem 1-0. Bramkę dla trójkolorowych z przewrotki zdobył we wspaniałym stylu Marcin Kozłowski. Po przerwie goście wyraźnie opadali z sił, Gryf coraz bardziej dominował na murawie, a Kozłowski strzelił drugą bramkę. W ostatnich minutach meczu akcje Gryfa ustawione wyłącznie były na zwiększenie dorobku bramkowego. W 72 oraz 90 minucie dwukrotnie bramkarza z Lęborka pokonał Łukasz Stasiak. Sam Stasiak może poszczycić się zdobyciem łącznie 30 bramek w 17 meczach. Po tym spotkaniu Gryfitów czeka spokojna zima. Umocnili swoją pozycję na fotelu wicelidera ligi, tracąc do pierwszej w tabeli Wieżycy Pelplin zaledwie 2 punkty. W tym sezonie w 17 meczach Gryf Słupsk zwyciężał 12 razy. Odniósł 4 remisy i 1 porażkę. Teraz przed piłkarzami Gryfa tygodniowy okres roztrenowania, później zasłużony odpoczynek, a na wiosnę rywalizacja w piłkarskiej czwartej lidze rozpocznie się na nowo. Wcześniej jednak seria meczów sparingowych. Tak, cieszymy się ze zwycięstwa. Wynik 4-0, ale na pewno nie było lekko, bo trzeba podkreślić to, że zespół z Lęborga przyjechał w pierwszej części spotkania. Miał nawet przewagę, dużo sytuacji ze stałych fragmentów stworzył sobie, było widać, że podeszli z zaangażowaniem po walce na placu boju, gdzie dużo wślizgów przerywali akcję, na pewno im zależało. My to przytrzymaliśmy do przerwy, udało nam się osiągnąć prowadzenie, no i w drugiej połowie dokończyliśmy to, co gdzieś tam na początku mieliśmy w planach. Zawsze trzeba dziękować całemu zespołowi, bo to zespół wygrywa. No ale na pewno bramka Mariusza Marcina Kozłowskiego, jedna z ładniejszych w tej rundzie, także że na pewno i otwierająca wynik, także że warta podkreślenia. No przede wszystkim większe zaangażowanie, bo znowuż gdzieś ta nasza bolączka jest, że zespół przyjeżdża, walczy ślizgami na środku pola, my gdzieś tam staramy się tylko przyglądać temu, zamiast przeciwstawić i czekamy na odebraną piłkę przez partnera, zamiast samemu powalczyć tą piłkę. I tu jest ten problem. Jeżeli w drugiej połowie gdzieś już bardziej staraliśmy się odebrać i te piłki przejmowaliśmy, no to wiadomo, czym wyżej odbierzemy piłkę, tym bliżej bramki i drużyna, która atakuje, jest szeroko rozstawiona, łatwiej się wtedy przedostać pod pole karne i wykorzystać to. No na pewno trzeba się z tego cieszyć, ale też trzeba być czujnym, bo z tyłu jest spora grupa, która też aspiruje i te straty nie są takie duże, także na pewno trzeba przepracować zimę na następną rundę i walczyć dalej. Udało się, nie ukrywam, bardzo się cieszę. Dawno takiej bramki nie strzeliłem, nie pamiętam kiedy. No i najważniejsze, że ta bramka trochę uspokoiła mecz. Na pewno nie był to łatwy mecz, mimo że wynik jest wysoki. Pogoń przez pierwsze pół godziny narzuciła swój styl gry, który nie odzwierciedlał na pewno miejsca, które zajmują w tabeli. No i mówię, no był to mecz do pierwszej bramki, jeszcze w drugiej połowie Pogoń próbowała, ale nieskutecznie, no i na całe szczęście udało się wywieźć cenne 3 punkty, które dają nam spokojną zimę.